Nazywam się Barbara Mróz, jestem psychologiem i praktykiem terapii akceptacji i zaangażowania. Wspieram w drodze do życia opartego o wartości i głębokie relacje z innymi ludźmi. Jestem także współtwórczynią Akademii Zwinnej Liderki i Akademii Zwinnego Przywództwa, innowacyjnych programów rozwojowych dla osób, które chcą podążać w kierunku autentycznego i świadomego przywództwa. Dzisiaj opowiem o tym, skąd bierze się w naszych głowach zadręczający nas krytyczny głos. Także o tym, dlaczego parcie do wysokiej samooceny nie będzie na niego wcale skutecznym lekarstwem, a także co możemy zrobić z tym głosem, co byłoby dla nas bardziej efektywne. Przeciętny mózg generuje około 50 tysięcy myśli dziennie i tak się składa, że nawet 70% z nich jest raczej krytycznych albo negatywnych. Taki sposób funkcjonowania naszego umysłu jest wynikiem ewolucji. Koncentracja na poszukiwaniu błędów albo sygnałów zagrożenia służyły i nadal też służą naszemu przetrwaniu i także rozwojowi. Tak jak koncentrujemy się na wyłapywaniu błędów albo niedoskonałości wokół nas, tak samo zwracamy uwagę na błędy czy niedoskonałości w nas samych. Gdybyśmy jeszcze zawsze potrafili traktować te informacje obiektywnie i bezstronnie, byłoby ok. Jednak często, kiedy zauważamy w sobie niedoskonałości, wywołuje to w nas szereg negatywnych emocji, których raczej nie lubimy i wcale nie chcemy przeżywać. Jeśli dodamy do tego inne cechy naszego umysłu, które powstały w toku ewolucji i świetnie służyły nam do przetrwania, czyli jest to skłonność do pomijania pozytywów, a także skłonność do rozpamiętywania i zamartwiania, mamy wtedy gotowy przepis na wewnętrznego krytyka, który potrafi skutecznie nas zadręczać, często podcina skrzydła, uniemożliwia także naukę na błędach, a do tego często powstrzymuje nas przed próbowaniem czegoś nowego. Skąd się wziął ten krytyczny głos w naszych głowach? Otóż od najwcześniejszych lat jesteśmy porównywani i oceniani. Wytykane są nasze błędy. Częściej potknięcia niż nasze osiągnięcia przyciągają uwagę innych, a z czasem także nas samych. Często głos twojego krytyka mówi to, co mówili do ciebie najpierw twoi bliscy, a później inne ważne, a z czasem także te mniej ważne osoby w twoim życiu. Co się z tobą dzieje, kiedy krytyk zaczyna gadać? Prawdopodobnie doświadczasz całej gamy różnych silnych emocji. Możesz czuć smutek, wstyd albo lęk. Nasza kultura jest nastawiona na osiąganie sukcesów i zachęca nas do unikania i zaprzeczania trudnym emocjom i doświadczeniom. Tak jakby czucie bólu czy przeżywanie trudności było czymś złym. Tymczasem popełnianie błędów jest naturalne, tak samo jak oczywiste i naturalne jest to, że będziemy doświadczać przez całe nasze życie różnych trudności, różnych wyzwań i strat. Co z nami robi ten krytyczny głos? Kiedy rośnie w siłę, coraz bardziej się nakręca. Negatywne emocje, które powstają w wyniku krytycznych myśli, obniżają nasz nastrój. Przestajesz obiektywnie postrzegać siebie. Dążysz do perfekcjonizmu i szukasz ciągle potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz. Trudno jest ci przyjąć komplement czy dobre słowo od innych ludzi. Również pochwały możesz słyszeć jako krytykę, której de facto nie było. I w związku z tym możesz doświadczać negatywnych emocji. Warto wiedzieć, że pochwały też są oceną, szczególnie kiedy są ogólnikowe, mało konkretne. Porównaj takie zdanie. Świetna robota,
ze stwierdzeniem: bardzo doceniam, że przed wysłaniem oferty zweryfikowała się z Agatą. Pierwsze stwierdzenie jest właśnie takie ogólnikowe, jest oceną. Drugie jest docenieniem konkretnego zachowania i może być wskazówką dla Ciebie na przyszłość. Krytyczny głos powstrzymuje Cię przed spróbowaniem czegoś nowego, z obawy przed porażką, przed popełnieniem błędu. Wolisz poddać się z góry i z czasem powoli zaczynasz żyć w pudełku ograniczeń swojego krytyka. Zaczynasz szukać potwierdzenia swoich krytycznych myśli i coraz lepiej Ci to wychodzi, bo uczysz się szybciej dostrzegać to, na co zwracasz uwagę i na czym się koncentrujesz. W taki właśnie sposób działa nasz umysł. Widzimy więcej tego, na czym się koncentrujemy, na co zwracamy uwagę. Jakie może być rozwiązanie na to? Czy takim rozwiązaniem będzie budowanie wysokiej samooceny? Badania pokazują, że wysoka samoocena rzeczywiście jest powiązana z dobrym samopoczuciem czy doświadczaniem pozytywnych emocji. Problem polega jednak na tym, że po pierwsze jest ona niestabilna i wymaga ciągłego potwierdzania. Problemem jest też to, w jaki sposób ją budujemy i w jaki sposób potem ją podtrzymujemy. Wysoka samoocena jest zwykle efektem tego, że czujemy się w czymś lepsi od innych ludzi. Na przykład mogę mieć poczucie, że jestem lepszą matką albo lepiej mówię po angielsku. Mogę też się czuć atrakcyjniejsza albo mądrzejsza. Ta ocena wynika z porównywania się z innymi, opiera się na zaznaczaniu różnic między nami i przede wszystkim na podkreślaniu własnej wyjątkowości. Dążenie do zwiększania samooceny przynosi rezultat w postaci wzrostu kultury narcystycznej, takiego skupienia na sobie i oczekiwania aprobaty, podziwu ze strony innych ludzi, a także w rezultacie tego zwiększenia uprzedzeń, a nawet wrogości i przemocy w stosunku do innych. Dlatego, że dobra samoocena czy wysoka jest fajna, dopóki coś pójdzie nie tak. Jeżeli coś mi nie wyjdzie, popełnię błąd, palnę gafę, poniosę jakąś porażkę, to pojawia się dyskomfort i ten dyskomfort uruchamia lawinę samooskarżania, oceniania i porównywania się. Często radzimy sobie z tym tak, że uderzamy w innych ludzi, atakujemy ich albo poniżamy. Szukamy słabszych, gorszych od nas, aby poprawić sobie swoją samoocenę ich kosztem, albo wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej pogrążamy się w negatywnych samooskarżeniach. Koncentracja na samoocenie oddala nas od innych ludzi, dlatego że ani toksyczny wstyd, ani toksyczna duma nie jest dobra dla budowania więzi z innymi ludźmi. I bardzo ważne jest, abyśmy zamiast budowania wysokiej samooceny raczej zadbali o zdrowe poczucie własnej wartości. Takie zdrowe poczucie własnej wartości to jest dobra i autentyczna relacja z samym sobą, która oparta jest na po pierwsze realistycznej, ale z drugiej strony doceniającej opinii o samym sobie. Taki realizm wymaga od nas uczciwości w stosunku do samych siebie, a docenienie oznacza, że po prostu lubię siebie, żywię wobec siebie pozytywne uczucia. Potrafię przyglądać się sobie z czułością, ale także uczciwością.
Chciałam zwrócić jeszcze uwagę na inną rzecz. Warto mieć świadomość, że myśli, nie tylko te krytyczne, które pojawiają się w naszej głowie, powstają automatycznie, nawykowo. Nie zawsze są one obiektywne czy prawdziwe, a przede wszystkim nie musimy ich tak traktować. One nie muszą być regułami, które będą rządzić naszym życiem. Nie musimy pozwalać, aby budowały ściany tego pudełka, w którym sami siebie zamykamy. Kiedy nie jesteśmy uważni i świadomi, przez całe swoje życie uwewnętrzniamy różne opinie, przekonania i głosy z zewnątrz i postępujemy zgodnie z nimi, nie mając świadomości, że one powstały na zewnątrz nas. One wynikają z opinii, przekonań innych ludzi, kultury, w której jesteśmy zanurzeni. I zasadniczo nie jesteśmy ani uważni, ani świadomi tego, dlatego że od dziecka raczej jesteśmy uczeni posłuszeństwa zamiast niezależności w myśleniu i najczęściej nasza autonomia była raczej ograniczana niż wspierana. Jednak zawsze, w każdym momencie możemy podjąć decyzję, że chcemy to zmienić i żyć swoim życiem zgodnym z naszymi osobistymi wartościami. Kiedy pojawi się taka krytyczna myśl, warto zadać sobie pytanie, czy ta myśl mi służy? Czy ta myśl jest potrzebna? Czy w jakiś sposób jest pomocna? Czy pozwala mi żyć w zgodzie z moimi wartościami? Czy wreszcie, czy pozwala mi rozkwitać? To jest jeden ze sposobów pracy z krytycznymi myślami, który z czasem sprawia, że przestajemy traktować każdą z tych krytycznych myśli jako obiektywną prawdę na nasz temat. Nie znaczy to, że mamy zaprzeczać każdej krytycznej myśli, ale podejść do niej w sposób samoświadomy, przyglądać się, co te myśli mi mówią. Jeżeli ta krytyczna myśl ma oparcie w rzeczywistości, być może coś potrzebuje zmienić, ale nie oznacza to, że muszę się samobiczować czy winić. I dlatego, żeby wesprzeć nas w takim życzliwym podejściu do tych krytycznych myśli, przyda się nam współczucie. I to współczucie jest najbardziej efektywnym remedium na ten krytyczny głos. Współczucie przede wszystkim nie porównuje nas z nikim. Ono nie ocenia. Ono mówi, że bez względu na to, jaka jestem, mogę rozumieć i przyjąć samego siebie. A szczególnie jest ważne w takich momentach, kiedy powinie się nam noga, poniesiemy porażkę, popełnimy błąd. A na pewno prędzej czy później wszystkim nam ta noga się powinie, pojawią się jakieś problemy, trudności, a z nimi pojawią się trudne emocje. We współczuciu dla siebie kluczowe jest to, żeby na te emocje otworzyć się i je po prostu przyjąć. Dlatego pierwszym krokiem do współczucia jest uważność, czyli zdolność do uświadomienia sobie bez ocen czy osądzania, czego tak naprawdę doświadczam, co się ze mną teraz dzieje. Kolejnym krokiem jest okazanie samemu, samej sobie życzliwości i troski. A trzeci krok to zauważenie, że trudności, których doświadczam i uczucia z nimi związane są normalne dla nas wszystkich jako ludzi. Ważne jest zrozumienie, że nie tylko mnie się to przytrafia, że
Wszyscy tak mają, wszyscy napotykają trudności i problemy w życiu. Pamiętam, jak jedna z uczestniczek treningu rezyliencji, o którym później krótko opowiem, powiedziała, że bardzo ważne dla niej było usłyszeć od innych uczestniczek, że nie tylko ona ma takie problemy, bo wszyscy z czymś się zmagamy. I kiedy zdobędziemy się na odwagę, aby naprawdę się otworzyć, okazuje się, że nasze problemy są podobne i wcale nie musimy być w tym sami. A propos odwagi. Współczucie wymaga od nas odwagi, dlatego współczucie nie jest słabością. To jest patrzenie wewnątrz na samych, zwracanie się w kierunku tego, co jest trudne i co powoduje ból. Współczucie nie jest też uciekaniem od odpowiedzialności, nie jest też pobłażaniem ani odpuszczaniem sobie. We współczuciu dla siebie nie chodzi tylko o zadbanie o siebie, ale też o otwarcie się na ból czy cierpienie i o podejście do tego bólu i cierpienia z życzliwością. Podstawową relacją, jaką mamy, jest relacja z samym sobą. Dzięki tej relacji kształtują się wszystkie inne. Jeżeli nie będziemy potrafili okazać współczucia sobie, to nie będziemy potrafili tak naprawdę okazać go innych. Albo będzie ono warunkowe. Na przykład będziemy w stanie dać współczucie tylko tym, których kochamy. I to też nie zawsze, nie w każdej sytuacji. Jeśli nie będziemy potrafili być dobrzy dla siebie, to dla innych też będziemy tacy tylko w pewnych okolicznościach. Ale kiedy nauczymy się stosować życzliwość w stosunku do siebie, łatwiej nam będzie również oferować ją innym. Bardzo trudno jest dziś o współczucie. Widzimy rosnącą wrogość, coraz większe antagonizmy i hejt. Czy zastanawiasz się czasem, z jakim nastawieniem wychodzisz do innych ludzi? Jakie postawy modelujesz w swoim otoczeniu? Czego uczysz dzieci? Nie jesteśmy w stanie przekazać dziecku, czym jest współczucie, jeśli sami nie będziemy współczujący wobec siebie. Co z tego, że będziemy powtarzać? Zadbaj o innych, troszcz się o siebie. Skoro ono będzie widziało, że w trudnych sytuacjach się wkurzamy, albo jesteśmy bezlitośni, albo się biczujemy. Jeśli nie potrafimy być ze swoim smutkiem, to jak możemy zrozumieć smutek innych? Jeśli nie potrafimy wytrzymać ze swoimi trudnymi emocjami, jak możemy przyjąć cudze? Jeśli nasz język jest pełen nienawiści, czego możemy spodziewać się w zamian? Badania pokazują, że okazanie życzliwości powoduje zmiany fizjologiczne. Spada wtedy ciśnienie krwi, spada poziom kortyzolu, czyli hormon stresu, a pobudzony organizm uspokaja się. Wydzielają się endorfiny, hormony szczęścia oraz oksytocyna, która wiąże się z zaufaniem i poczuciem bliskości. Co ciekawe, podobnie działa już samo wyobrażanie sobie, że ktoś nam życzliwość okazuje. Praktykowanie współczucia daje szereg długofalowych korzyści. Badania pokazują, że wyższy poziom współczucia wiąże się z mniejszym perfekcjonizmem, niższym poziomem lęku, lepszym radzeniem sobie ze stresem i ogólnie z większą odpornością psychiczną. Samo współczucie jest również związane z motywacją. Jeżeli życzliwie podchodzimy do swoich błędów i potknięć, jesteśmy bardziej otwarci i bardziej chętni do nauki i rozwoju. Osoby o wysokim poziomie życzliwości wobec siebie odczuwają więcej satysfakcji i zadowolenia z życia, mają bardziej stabilne poczucie własnej wartości,
I także prowadzą zdrowszy tryb życia, bo po prostu troszczą się o siebie, dbają o siebie. Najważniejsze moje przesłanie dzisiaj jest takie, że możemy uczyć się postawy współczucia wobec siebie i możemy rozwijać. Jednak warto pamiętać, że wymaga to czasu i zaangażowania. Spotykam się z tym, że kiedy ludzie mają jakiś problem, szukają szybkich rozwiązań, magicznej pigułki. Oczekujemy czasami, że na zmianę naszych zachowań albo podejścia do naszych myśli będzie jakaś prosta recepta. Ale z naszym umysłem nie ma drogi na skróty. Jeśli uświadomisz sobie, jak długo zachowywałeś się albo czy myślałeś w jakiś określony sposób, pewne zachowania czy sposoby myślenia trwają już 20, 30, 40, więcej lat, więc w takim wypadku jak myślisz, ile czasu potrzebujesz, aby to zmienić? Nie potrzebujesz aż tak wiele czasu, dlatego że nasz mózg jest bardzo plastyczny i taka zmiana jest możliwa. Jednak potrzebujemy na nią przynajmniej kilka miesięcy praktyki i ważne, żeby ta praktyka była regularna. Nie wystarczy tutaj przeczytanie książek, artykułów, słuchanie webinarów, podcastów. Nie ma innego sposobu na zmianę, jak zacząć ćwiczyć. Dlatego już za chwilę przystąpimy do praktyki na Zoom. Zaczniemy ten proces. Można do nas dołączyć. Serdecznie zapraszamy. Wystarczy napisać do nas teraz wiadomość na Messenger z prośbą o link. Teraz polecę kilka świetnych książek, które mogą być takim przewodnikiem do nauki współczucia wobec siebie, ale też wobec innych. Tu jest książka Christine Neff, która rozpropagowała ideę samowspółczucia. Mam też dwa poradniki z ćwiczeniami. Pokazuję. I także taki poradnik dla perfekcjonistów. Dla osób, które są bardziej dociekliwe i chciałyby kompleksowo wiedzieć, czym jest współczucie, jest taki podręcznik Uważne współczucie Paula Gilberta. I jeszcze na koniec chciałam polecić dwie książki. Jedną z nich, Brené Brown, polecam już od wielu lat wszystkim. I druga, całkiem nowa pozycja. I w tych książkach oprócz rzetelnej wiedzy są osobiste historie autorek i właśnie za tymi historiami kryje się rzetelna psychologiczna wiedza. Tytuły tych książek wrzucę później w komentarzu, jeżeli ktoś nie zdążył sobie zanotować. Na koniec jeszcze mojego wystąpienia tutaj na Facebooku chciałam podkreślić, że to, o czym dzisiaj mówiłam, czyli umiejętne podejście do krytycznego głosu w naszej głowie i równoważenie go głosem życzliwości i współczucia, jest jednym z elementów, które budują naszą rezyliencję, czyli elastyczność, siłę i odporność psychiczną. W naszej ofercie mamy 8-tygodniowy trening, na który serdecznie zapraszam. Ten trening pozwala kompleksowo i systematycznie, a do tego w bezpiecznym i wspierającym otoczeniu budować odporność psychiczną. W październiku rusza druga edycja tego treningu. Link znajdziecie w komentarzu.
Pierwsza edycja została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników. Na stronie treningu są takie opinie. Można te opinie znaleźć też na LinkedInie. Trening rezyliencji to jest 8 takich dwugodzinnych spotkań warsztatowych. Spotykamy się co tydzień w małej grupie na platformie Zoom. Poza tymi spotkaniami codziennie wieczorem otrzymujesz małe zadanie na następny dzień. Czasami trzeba coś zrobić, coś napisać, a czasami tylko zaobserwować. Rezultatami, przemyśleniami związanymi z wykonywaniem tych ćwiczeń dzielimy się na zamkniętej grupie na platformie Slack i dyskutujemy też podczas naszych spotkań. Okazuje się, że praca w grupie jest łatwiejsza, szybsza i bardziej efektywna niż indywidualny rozwój, dlatego że od innych można czerpać inspiracje, ale także motywację do działania. Jeszcze chciałam powiedzieć, że w ramach programu wsparcia dla kobiet Akademii Zwinnej Liderki mamy bezpłatne miejsce, które jest przeznaczone dla kobiety pozostającej obecnie bez pracy. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz takiego treningu i pomoże ci on w poszukiwaniu pracy, napisz do nas z krótkim uzasadnieniem na kontakt@zwinnaliderka.pl. A teraz przejdziemy do ćwiczeń. Podobne, ale także inne wykonujemy na spotkaniach podczas treningu rezyliencji. Jeżeli myślisz, że ten trening mógłby być dla Ciebie, serdecznie zapraszam. Specjalnie dla uczestników dzisiejszego spotkania mam kod, który daje 20% zniżki i ten kod to jest 20% rezyliencja. I jeszcze chciałam zaproponować zrobienie wspólne ćwiczenia tutaj jeszcze na Facebooku. Także usiądź wygodnie i przypomnij sobie jakąś sytuację, w której coś ci się nie udało. Popełniłeś albo popełniłaś jakiś błąd, albo doświadczyłeś niepowodzenia. Co mówisz do siebie w myślach w takiej sytuacji? Jakich słów wtedy używasz? Jakim tonem zwracasz się do siebie? Jakie pojawiają się emocje? A teraz pomyśl o osobie, którą kochasz najbardziej na świecie. To może być twój partner, partnerka, mąż, żona, przyjaciółka, przyjaciel albo twoje dziecko. Wyobraź sobie, że teraz ta osoba doświadcza jakichś trudności. Doświadczyła niepowodzenia, porażki albo popełniła poważny błąd. W jaki sposób się do niej zwracasz? Kiedy ci o tym mówi, kiedy widzisz to, co się z nią dzieje, kiedy cierpi? W jaki sposób ją traktujesz? Jakich używasz słów? Jak brzmi twój głos? Jakie wykonujesz gesty? Zauważ teraz, w jaki sposób
traktujesz siebie w sytuacji porażki? A w jaki sposób traktujesz osobę, na której ci zależy i która jest dla ciebie ważna? Wróć do wspomnienia siebie i do tej sytuacji, w której ty przywołałeś jakąś swoją porażkę, błąd, niepowodzenie. Możesz zamknąć na chwilę oczy. Przywołaj obraz tamtej sytuacji i spróbuj tym razem potraktować siebie, jak traktujesz w takich sytuacjach osoby, które kochasz. Co tym razem powiesz do siebie? Jakiego użyjesz tonu głosu? Jakie gesty wykonasz? Pomyśl teraz, jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś częściej zwracał się do samego siebie w taki sposób. I to jest koniec tej części. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za towarzyszenie w ćwiczeniu. Zaczynamy warsztat na Zoom i zapraszam za 2 tygodnie na kolejny live z liderką. Dobranoc.